Proszę nagrać tego debiutanta. Nagrywamy. No, debiut w meczowej kadrze. Krzysiek, jakie wrażenie? Jakiś delikatny stresik? Stresik nie, ale piękne uczucie naprawdę tutaj być z chłopakami razem. Bardzo mnie wspomagają, za to im bardzo jestem wdzięczny, więc Kuba tutaj mnie bardzo dobrze wprowadził do drużyny. No, gratulujemy i... Kryzurem ukazałem łodzi. A chłopaki jak obiekt? Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Bardzo fajnie, dobra. Miejmy nadzieję, że bez mgły dzisiaj. No na razie widoczność jest fajna, po drodze było różnie. Pogoda dobra do grania, także nie tylko się cieszy i grą. W Częstochowie spotykamy chyba najmłodszego fotoreportera piłkarskiego w Polsce. Cześć. Powiedz, od kiedy fotografią się zajmujesz? Zacząłem komentować mecze w ogóle w Skrze Częstochowa 3 lata temu drużyny kobiecej. Teraz grają w pierwszej lidze, jak i sama Skra. Ale swoją przygodę z fotografią zacząłem 2 lata temu. Fajnie się rozwija, bywałeś już w Zabrzu na meczach również. Tak, byłem kilka razy, ostatnio na meczu z Pogonią, fajny poziom tego meczu, no i remis. No, wydaje mi się, że wynik na pewno odzwierciedlający mecz, no i sprawiedliwy. We'll be right back.
do jednego. Oddało! Sebastian! Brawo! Sebastian! Daniel, po meczu spore emocje i wielka radość. No tak, tak, na pewno. Wygrana Rakowie smakuje i to bardzo. Tym bardziej, że jak widzieliśmy, jesteśmy troszkę w okrojonym składzie, ale to nam nie przeszkodziło dzisiaj i zdobyliśmy ważne 3 punkty. Jak się czułeś dzisiaj między słupkami w meczu ligowym? Myślę, że pozytywnie. Były lekkie rezerwy, że tak powiem, gdzie nogą, ale brawo dla chłopaków, że utrzymali koncentrację nawet w takich momentach i cieszymy się po wygraniu. No trochę tak. Telewizja Katowice przyjechała do Częstochowy za Górnikiem, czy po prostu obydwa kluby obsługujecie dzisiaj? To jest bardzo trudne pytanie. Przyjechaliśmy, no bo było nie było, są to derby naszego regionu. Raków Częstochowa u siebie podejmował Górnika Zabrze. I co ja mogę powiedzieć? No, mecz był świetny, myślę, że mógł się podobać zarówno jednej, jak i drugiej stronie. Zabrze 3 punkty ma, myślę, że zasłużenie.